Dzień dobry, wieczór, Tomek, przed wami Path of Exile. Może dzisiaj skończymy. Nie, jeszcze w tym odcinku pewnie nie skończymy drugiego aktu. Ale przynajmniej ruszymy trochę do przodu jeszcze. No, jesteśmy, że tak powiem, w gdzieś, nie wiem, 60-70% tego aktu. Myślę, że nawet może więcej. Więc tak, zostały nam rzeczy w zachodnim lesie. Tutaj jest jeden z bandytów oraz inne jeszcze różności do zrobienia. Najpierw może pójdziemy sobie ścieżynką, drużeczką do przodu. Jest tutaj dosyć gęsto, jak widać. Uważajmy na tych fioletowych takich, czy tam różowych panoczków, którzy lubią sobie eksplodować nam w twarz. Przez przypadek użyłem Blood Rage'a. No to może bym tak wyjaśnił, o co z tym chodzi w końcu. Aha, i wziąłem sobie flaszkę odporności na chaos, która przy okazji się okazało, że daje nam odporność na krwawienie, co jest dobre. Więc o co chodzi z tym Blood Rage'em? Jakby to ująć? Generalnie, no, jak tutaj możemy przeczytać, ten skill sam w sobie daje nam buffa. Jeżeli go użyję, to nam DPS o jakieś 20 skacze, ale spada nam życie delikatnie. Dobrze, że mamy sporo regeneracji życia, to jakby to się częściowo niweluje, ale nie do końca jeszcze. Teraz co? Kiedy ten buff jest aktywny, to wysysamy życie naszymi atakami też, co jest bardzo fajne. Oraz jeśli zabijamy moby, to jakby długość tego buffa się odświeża, czyli dopóki mordujemy, to możemy tego Blood Rage'a utrzymać. O, widać tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na tooltip, po zabiciu on, timer się odświeża, a my mordujemy dalej. Tylko że właśnie życie nam spada, musielibyśmy albo mieć większą regenerację, albo wysysać więcej życia naszymi atakami, żeby to się opłacało. W tej chwili no to tak średnio się opłaca, ale mamy też jeszcze jeden efekt. To takie zielone kółeczka, które wokół naszej postaci nagle się pojawiły. To są tak zwane frenzy charges, czy też nie wiem, ładunki wścieklizny. O, piękne tłumaczenie. O, a ja sobie wyłączyłem loot z jakiegoś powodu. Ciekawe, co przegapiłem. Z chargeami jest tak, że to też są takie buffy, które możemy mieć ich ograniczoną ilość, na przykład, znaczy standardowo 3 sztuki. To jeszcze raz może sobie tego Blood Rage'a odpalę. Tutaj będziemy mieli questa za chwilę. Dobra, mordujemy, okej, pojawił się jeden. Blood Rage daje nam szansę, że po zabiciu moba dostaniemy takiego Frenzy Charge'a. O, maksymalnie do sztuk 3, jak to wspominałem, bo takie jest defaultowe ograniczenie. Pyk, dobra, zabijmy najpierw tych przyjemniaczków. No, tutaj będzie jeszcze cała ekipa. Ten quest da nam skill pointa, więc polecam. A to otwiera, może pamiętacie, z pierwszego aktu jeszcze było takie zamknięte przejście, gdzie musieliśmy szukać innej drogi. O, dokładnie tutaj. Jesteśmy w pierwszym akcie teraz. No, ale raczej nie chcemy tu zostawać. I właśnie, a propos Frenzy Charge'ów, to tutaj w zakładce Charges możemy sobie dokładnie zobaczyć, co one dają. Frenzy. Możemy mieć ich 3 domyślnie. Każda z nich daje nam 4% dodatkowo szybkości ataku oraz rzucania czarów. No. Oraz 4% mnożnika obrażeń, co jest dosyć dużą rzeczą. Świetna sprawa. Są też inne charge.
Endurance i Power. Frenzy jakby są skojarzone ze zręcznością, Endurance z siłą, a Powery z inteligencją. Endurance dają nam odporność na ataki fizyczne i odporności elementalne też. Natomiast Power Charge dają nam szansę na krytyki. No i żeby je zdobyć, to trzeba używać jakichś rzeczy typu właśnie Blood Rage do Frenzy. Niektóre unikalne przedmioty dają nam takie rzeczy. Na drzewku na przykład, o tutaj mamy, jeżeli byśmy sobie wzięli ten punkt, to byśmy mieli plus jeden maksymalnie. Frenzy moglibyśmy mieć ich cztery. I prawdopodobnie weźmiemy to, tego jednego Frenzy później, kiedyś tam. No te moby wybuchają, jak się ich zostawi w spokoju. Takie suicide bombery. Czego my tu szukamy? Tutaj generalnie z lewej i z prawej strony coś będzie. Z lewej pewnie będą pająki, bo widzimy pajęczyny. Tutaj coś jest. Na razie się tym nie będziemy interesować. Idziemy do brzegu mapy. Gdzieś tam powinno być przejście. Dalej. O! Jaka radość. Pajęczynki wszędzie. Tutaj znów taka podziemna, dosyć zagmatwana jaskinia. Musimy znaleźć przejście w niej. Które, no różnie może być. Ogólnie gdzieś przeważnie z prawej strony. GCP. Okej, to jest dosyć ciekawa skrzynka. Dotychczas widzieliśmy tylko strongboxy, w których są normalne przedmioty. Czyli jakieś tam bronie, zbroje, tego typu rzeczy. Natomiast ta skrzynka zawiera kamyczki, czyli skille aktywne lub supporty. Więc zdecydowanie warto ją jakoś ulepszyć. Na przykład tym transmutem i mieć nadzieję, że no, w tym przypadku nic to nie dało. Ale jest to na tyle fajna skrzynka, przynajmniej na początku, kiedy jeszcze nie mamy żadnych skilli, jakichś dużo ich, to warto sobie wziąć na przykład te orby jakieś i spróbować skraftować tą skrzynkę. Czyli na przykład to, ten bonus nam się nie, za bardzo nie przyda, bo nie daje nam więcej lutu, więc rerolujemy używając alterationów Extra Wall Gem. To może być ciekawe w sumie. To przy okazji pokażę, co to są walowskie skille. No dobra, dobra, niech będzie. Niech będzie. No i też podpaliło nas przy aktywacji. Dobra, mamy parę skilli. No to jest nisko levelowy obszar, więc nie ma się co tu było spodziewać kokosów, ale... Tak, tu jest jakiś skills quality, ma rameczkę. To są jakieś zwykłe rzeczy, nic ciekawego, ale to jest coś specjalnego. Jest to tak zwany wall skill. O, tu jest przejście. Za chwilę o nich coś powiem. Chociaż, no dobra, powiem coś ich. Bo tak, normalne skille, tak jak nasz cleave, czy totem, czy cokolwiek, używają many, żeby... do aktywacji. Musimy mieć ileś many i wtedy używamy skilla. Proste. Natomiast skille wal coś tam, to są odpowiedniki zwykłych skill. Jest po prostu skill Burning Arrow, który normalnie możemy mieć, a to jest wal Burning Arrow. Te skille działają odmiennie od tych swoich zwykłych wariantów i nie używają many. Za to, żeby ich użyć, musimy mieć tak zwane dusze. Duszę się ładuje po prostu zabijając moby, czyli musimy zabić ileś tam mobów, ten nasz wall skill się naładuje, w sumie może go sobie wsadzę i powiedzmy tutaj go sobie niby zaaktywuję. Oczywiście nie mogę go użyć, bo nie mam łuku, bo to jest akurat skill do łuku, ale właśnie w tooltipie tutaj, o tutaj jest, że musimy mieć 36 dusz, żeby go odpalić. No te skille przeważnie mają jakiś tam lepszy, większy efekt od swoich zwykłych wariantów, no bo inaczej to trochę bez sensu by było. Nie zawsze tak jest, ale przeważnie. Więc tak, zabijam moby i teraz widzicie tutaj, że się taki jakby zegarek robi i pokazuje nam, że
Nie chcę levelować tego skilla, bo nie będę go używał. Możemy prawym przyciskiem tutaj sobie kliknąć na ten plusik, jeżeli chcemy, żeby nam się schował ten prompt o levelowanie. No i zabijamy moby, jeżeli mamy zaekwipowany ten skill i on się ładuje. A jak już się naładuje, to wtedy możemy go użyć, co zużywa wszystkie dusze i od nowa. I tak jedziemy. Tak działają te walowe skille. Będę w przyszłości używał jednego lub dwóch skilla tą postacią, znaczy walowego skilla, więc wtedy się o tym będę bardziej rozwodził. To tylko takie wyjaśnionko na razie. No chyba idziemy nawet w dobrą stronę. Widzę, że tam jest przejście na mapie. Pyk. O, w tej chwili już jest naładowany ten skill. Nie, jest? Ma 24 na 36, ale teoretycznie chyba jest naładowany. Bo niektóre z tych wal skilli można użyć kilka razy jakby. Nie tylko raz. 27. No, mniejsza z tym. Tutaj mamy cel naszego questa, dużego pajączka, który jest niebezpieczny, trzeba uważać. Zadaje obrażenia od chaosu, więc na przykład łyknąłem sobie tą flaszkę, która daje odporność na chaos. Znaczy nie jest to jakiś strasznie ciężki pająk przeciwnika, ale no trzeba uważać. Od niego dostajemy jakiś kolec. Narzędzie tortur. Tutaj mam jakieś potrójne linki, które w sumie nam się nie przydadzą za bardzo. Teraz już potrzebuję poczwórnych linków. To jest nasz cel. Potrójne to już zeszłoroczny śnieg. Za tego questa dostaniemy znów jakiegoś skilla od Silka. I tu supporty. Większość przydatnych dla nas. Są supporty, które... O, faster attacks, to na pewno chcemy. Szybsze ataki. Chcemy mieć szybsze ataki, na przykład, nie wiem, w Lipslamie, albo... no, wszędzie byśmy chcieli, ale nie mamy linków, więc na razie go tu wsadzę. Teraz będę mógł szybciej skakać. Helena coś tam od nas chce i możemy kupić więcej rzeczorów, supportów. Okej. Okay. Na pewno będziemy chcieli używać tego melee physical damage. To po prostu daje nam mnożnik do obrażeń fizycznych w atakach. Bardzo przydatne. Jeżeli atakujemy wręcz i zadajemy fizyczne obrażenia. Ile to kosztuje? 1 alt. A to z kolei daje mnożnik do obrażeń od żywiołów przy atakach, co też jest bardzo przydatne. Bo będziemy tego używać. I to są jakieś inne rzeczy. O, na przykład ten skill daje nam endurance charge, jeżeli ogłuszamy przeciwników. To tak a propos charge'ów. O, chcemy też physical to lightning. To jest taki trochę bardziej zaawansowany support, który sprawia, że skill, do którego to dołączymy, jeżeli ten skill zadaje fizyczne obrażenia, to 50% tych fizycznych obrażeń zostaje przerobionych na obrażenia od błyskawic. My tego będziemy używać z naszym Static Strike'em, żeby przekonwertować całe obrażenia fizyczne w błyskawice. Ponieważ Static Strike sam już w sobie konwertuje ponad połowę, 60%. Pewnie to wszystko jest wciąż dla Was niejasne, jeżeli nie graliście w ogóle w POE, ale no cóż, od czegoś trzeba zacząć. To są jakieś ailmenty, Calling Strike. Dobra, resztę chyba sobie zostawimy. Być może drugi Faster Attacks bym kupił jeszcze, ale może znajdziemy gdzieś. Więc na razie tyle. No i tak, nie mam za bardzo... Co to ten Double Strike? A, ma quality, więc wszystkie... Nawet jeżeli znajdziecie skill, który ma quality, warto go zawsze podnieść, nawet jeżeli nie będziecie go używać. Ponieważ jeżeli sprzedacie vendorowi
w sumie kamyczki, które mają no, w sumie 20 quality lub więcej, to dostaniecie bardzo cenną rzecz. Dlatego no, warto takie rzeczy zbierać. Tu są jakieś skille aktywne, to sobie je wrzućmy. A supporty będą tu. No i tak, nie mam miejsca. Chociaż niebieskie jakieś mógłbym mieć. Protector, Rothless. Wrzućmy sobie tutaj to. To jest jakiś support dla minionków. I te dwa czerwone muszę gdzieś... No muszę jakieś rzeczy tutaj poupgrade'ować. Znaczy, no, więcej soketów potrzebuję. Ajajaj. Z tym zawsze jest problem na początku, bo no nie ma ich po prostu, tych soketów. Chcielibyśmy mieć sporo kamyczków. Dobra, w sumie czy czegoś mógłbym się pozbyć. Tych często blidów w sumie, tych onslotów mógłbym się pozbyć. To mi daje 200. To mi da pewnie znacznie więcej. No. Tu chciałbym tak naprawdę 3 czerwone mieć. Żeby sobie na przykład to pyknąć. Decoy, Lipslam. Protektor. Ile on tam ma, ten protektor? 146 DPS-a, jak zamienimy to. No, lepiej. Dobra, to te kamyczki na razie pójdą w odstawkę i pewnie ich nie będę w przyszłości używał. Młoteczek tu. I na razie tyle. Dobra. Czyli tak, pająk załatwiony. Aha, przy okazji, ponieważ otworzyliśmy to przejście tam do pierwszego aktu, możemy iść do pierwszego aktu miasta i... Miasta, czy... No już tak domyślnie nazywam te obozowiska miastami, chociaż no... 5 ludzi na krzyż. I za to dostaniemy skill pointa. Nom. I co, idziemy tędy. Teraz będziemy szli do tego wielkiego skupiska życia. Przy okazji może socket Jewela sobie jeden pyknę. Bo tylko jeden punkt będzie mnie to kosztowało. Teraz co, wracamy do drugiego aktu i jeszcze do Western Forest, bo tam została jedna rzecz do załatwienia. A konkretnie drugi bandyta. Do załatwienia. Tak, jeżeli pająk był po lewej, to bandyta będzie po prawej i ponownie, ale tutaj widzimy, że za długo czasu mi zeszło tam na robienie rzeczy i mapa się zresetowała tutaj, jest już nowa. Ale znowu widzę Katarinę, więc chętnie poproszę. Trzeba wbijać masterów. Mówisz, że idziemy gdzieś tu szukać moby. Szukać moby? Co to było po polsku? O, zabić jakieś nieprzyjemne szkielety. Chodź no tu. Och, mana mi się skończyła, jak to? Co te szkielety jeszcze żyją? A, bo tu ich było więcej. Więcej niż 2. No. Teraz ich wskrzeszamy i zabieramy ze sobą. No, chodźcie tu. One tam sobie potrafią poradzić trochę. Mniej więcej. Pomordować. No. Zapraszamy. Coś mi się ręka umsknęła na klawiaturze i miałem problemy z celowaniem we właściwe przyciski. No dobra, chodźcie tu. Jak tam Kasia? Level 2,5. Może być. To tak, myślę, że po prawej stronie będzie bandyta, którego szukamy. Prawdopodobnie. Orby. Strongbox. Dobra. Otworzymy go. Regal. Wow. To jest dosyć rzadki drop.
co też sygnalizuje dźwięk, jaki mój item filtr mu przypisuje. Takie, no i też czerwony napis. Jest to dosyć przydatna rzecz. Możemy wziąć taki orb i użyć go na magicznym przedmiocie, czyli niebieskim. A ten orb zupgrade'uje jakby magiczny przedmiot niebieski do żółtego przedmiotu, dodając jakąś dodatkową właściwość. No co jest przydatne, wiadomo. Czy to bardziej w takich trochę bardziej zaawansowanych kraftowaniach, w co jeszcze nie będę wnikał. Ale na pewno jeszcze zobaczymy użycie takie w przyszłości. Sledgehammer. To może być ok, level 17. Dobra, gdzie jest nasz bandyta? Chyba faktycznie będzie gdzieś po tej stronie, bo widzę sporo tutaj bandytów nas atakuje. My idziemy do góry. O, czyżby to gdzieś tu? Allah Akbar, nas tutaj wysadzają dosyć intensywnie. Jeszcze więcej. Zauważyć można, że many zużywamy dużo szybciej. Właśnie tego to mogłem wyjąć i wsadzić tu coś innego, ale zielonych soketów akurat nam nie brakuje. A, i może w końcu coś na głowę sobie innego znajdę niż jakiś kurde biały item. Bez żadnych właściwości. O, to tu? Nie, to nie tu. Kurde. Gdzie jest Alira? Fuse to też, jak widać, mój item filter sygnalizuje, że jest to coś cennego. Warto zbierać. To jest ten orb, który randomizuje linki między sokietami w przedmiotach. A jak już pewnie widzicie, linki są bardzo istotną rzeczą w POE. O dobra, znaleźliśmy obozowisko. Cześć Alira. Jeżeli jej pomożemy, to ona już, jej nagroda jest trochę taka ciekawsza niż kretyna. Ona daje, no głównie takie, no niekoniecznie nastawione na czary, może ta nagroda jest, ale daje nam regenerację many dosyć sporą. Trochę mnożnika krytyków, jeżeli akurat używamy krytyków, ale ten build nie będzie używał raczej. Chyba, że coś jeszcze się zmieni. Oraz 15 do wszystkich rezistów poza chaosem. No chaos nie jest elementem jakby. No te rezisty to są dosyć fajne, przyznam. I nawet bym rozważał to, ale jakby zmaksowanie rezistów nie jest aż tak trudne. No chyba, że akurat używamy w swoim buildzie dużo unikalnych przedmiotów, które nam rezistów nie dają. Ja raczej nie zamierzam. Bardziej no, że gram SSF, więc unikalne przedmioty, no ciężko zdobywać. Łyknę sobie flaszkę odporności na chaos, bo ona tutaj jakieś trucizny nam rzuca. A trucizna. Dobra. Ach, jaki pojazd. No trucizna ogólnie to jest chaos w tej grze. Typ obrażeń. Czyli mamy jej amulecik. Jest kretyna amulet, jest Aliry amulet, został jeszcze jeden. Czyli tak, w Western Forestie, czyli tutaj załatwiliśmy wszystko. Możemy wracać do miasteczka, do obozu. Sprzedać złom. No tu jakiś nawet ok łuk. 50 parę procent fizycznych. Krytyki. Greater Life Flask. Mam już takie, nie chcę nic. Going. Wrzucamy nasze orby, w tym nowy regał. Co jeszcze? Łuk sobie gdzieś tu wrzucę, niech
Czekam może na inną postać. Dawno nie grałem w sumie żadną postacią używającą łuku. Może kiedyś. Tutaj warto mieć jakieś właśnie te wal skille w osobnej zakładce. Jeśli tylko macie tyle miejsca. No ja lubię sobie porządkować rzeczy, dlatego mam tego tyle. Okej. Okay. Czyli tak, Western Forest zrobiony. Teraz musimy iść tu. A stąd z Riverwaysów iść w górę i w lewo. Tam będzie przejście dalej. Tutaj czy za daleko się zagalopowałem? O nie, widzę już przejście, dobra. Pyk do Wetlandsów. Trzeba się napić kawy. Bo dzisiaj sporo już nagrywam. O. Tutaj znajdziemy ostatniego z bandytów oraz... W sumie nigdy nie wiem, czy kiedykolwiek przeczytałem, o co w tym questie chodzi. Właśnie, silver coinów chyba też trochę mieliśmy. I Tora znowu. Dobra. Chętnie. Tutaj nas przeklinają klątwą, która daje im wysysanie życia z nas. No, dla NPC-ów, czy tam no, dla mobów, to nie jest jakaś przydatna klątwa, bo giną za szybko. Ale dla gracza klątwa Warlord's Mark, to się nazywa, jest przydatne. Szczególnie jeżeli się gra jakimś magusem, a chce się czarami wysysać życie, co nie jest proste. Tutaj jest wskaźnik do questa Tory. Gdziesik. Strongbox niezidentyfikowany. YOLO! Pyk! Ice Nova. Zawiera zidentyfikowane itemy. No. Och, nie, nic nie było. Czy było? No, tylko mój filtr chowa te wszystkie bezużyteczne rzeczy. Dobra, gdzie są te... A, już widzę. Tutaj. Legowisko jakieś splugawione. A cóż tu za moby mamy? Takie nieprzyjemne. Przyznam. Dosyć. A, już nie ma tak lekko. Czasami te questy bywają trudne. Trzeba uważać. Żeby się nie poskładać. Nasz totem nam pomaga. No, te moby zadają dużo obrażeń. Szczególnie właśnie, że są to obrażenia chaosu. Więc ciężko je rezistować. Ja się tam totemem będę wspomagał. On niech je tłucze. Czemu ich nie tłucze? No, teraz schowam na chwilę lód, żebym coś widział. Okej. No, czasami trzeba uważać w tych questach masterów. Ale luta też nawet sporo jakiegoś. Quicksilver. Nice. Heavy Strike, jakiś kamyczek. No, w sumie to wyrzucę to, bo nie będę tego nigdy używał. Halo, czemu nie mogę? Tuston. To są bardzo fajne pierścionki, które nawet jako białe mają wrodzoną cechę dawania rezistów. No, mam jakiś miecz żółty, to może być ciekawe. Może wreszcie zacznę używać dwuręcznej broni, znaczy no w sumie już używam, nieważne. Grand Life Flask, też ładnie. 640. A propos flask, to też jeżeli nie możemy znaleźć jakiejś większej flaszki, aby się nam przydała, to można sprzedać 3 takie same jakieś i że u vendora wtedy dostaniemy jedną jakby lepszą. Tu jest jakiś... to jest RGB, tylko nie jest podświetlony na zielono, za to na niebiesko. To w sumie mógłbym zmienić w swoim filtrze. Żeby tam inaczej priorytetyzował te kolorki. Dobra, no i sporo expa dostaliśmy nawet. Kurczę, nie mam pojęcia, ile już nagrywam. Zaraz będę musiał to zobaczyć. Tora też level 2,5 prawie.
Dobra, interesuje mnie ten miecz. Niech to będzie coś dobrego. O cholera, patrzcie ile to ma obrażeń elementalnych. No, no, no. Myślę, że mamy nową broń. 270. 370, no. Tylko sokety trochę nie tego. To dobra, decoya może na razie zostawię gdzieś tam. A ja propos, tak wygląda lipslam z szybszymi atakami. A jeśli wyjmę szybsze ataki... No dobra, nie ma aż takiej różnicy, chociaż pewnie da się zobaczyć. To daje nam 26% zwiększoną szybkość ataku, no. Oczywiście im wyższy level jest tego supportu, tym ten efekt przyspieszania ataków będzie większy. No ale ten miecz mi się bardzo podoba. Zdecydowanie, dobra znajdźka. Na głowę bym coś kurde chciał, no. Nie było tam nic na głowę? Jeszcze zajrzę, o ile śmiecia. Kurde, niby było coś tutaj, Iron Mask. Dobra, zobaczmy co to jest. Cokolwiek jest lepsze niż to co mam. Rarity, dobra, whatever. Ale to znów mi czerwony soket zabierze. Potrzebuję tych czerwonych soketów, a niech to. No i tyle, tak wygląda czasami loot, gdybyśmy nie używali żadnego item filtra. No jest tego po prostu za dużo. Człowiek by się nie połapał. Dobra, muszę sprawdzić ile nagrywam już. No, pewnie niedługo będziemy kończyć, ale jeszcze chciałbym, o, nawet widzę na mapie, chciałbym ten obszar wyczyścić. Aby otworzyć tutaj przejście, musieliśmy mieć ten kolec oraz kamyczek z poprzednich questów. Na szczęście jest tutaj waypoint. Jeszcze chcemy tutaj znaleźć jednego z bandytów i jego obozowisko, który jest przeważnie gdzieś tak na środku tej mapy. Levelik. To myślę, że weźmiemy sobie sokecik. O, i pokażę jak te sokety działają. Gdzie on jest? No gdzieś tu. O, widzę go. Jest na mapie. Zawsze tutaj mam problem, jak tam wejść do tego obozu, bo jest jakoś tak położony dziwnie, że mam z tym problem. I łażę w kółko, zanim znajdę wejście. Mamy problemy z maną. Dobra, wejście jest tutaj. Tutaj mamy ołka. Czyli jak to jest tam jakiś jesion, dąb, czy tam nie wiem, jakieś drzewo w każdym razie. I w sumie to jest bandyta, z którym nawet moglibyśmy się zbratać. I myślę, że chyba się zbratamy. On nam daje regenerację życia. Dodatkową ochronę przed obrażeniami fizycznymi. No niby tylko 2%, ale ziarnko do ziarnka. Oraz zwiększone obrażenia fizyczne, co nam się przyda. Jeśli zabijemy wszystkich, to dostaniemy po prostu 2 skill pointy. Co jest... To jest bardzo dobrą nagrodą, ale myślę, czy to, co on nam daje, jest więcej warte niż 2 skill pointy. Przyznam się, że w sumie to raczej nie. Jeśli mam być szczery. Chyba nie. Chyba wolę te skill pointy. Tym bardziej, że dostaniemy je od razu teraz i będziemy mogli je sobie na coś wydać. To już padł? Okej. Well fought, Oak. A shame we have only the trees for audience. Co ty gadasz? Jak to tylko drzewa były audiencją, no, publicznością? A ci jego kompanii to co? Okej, okay, Oak załatwiony. Więc pójdziemy do miasta. Tak, będę sępił na portalu. Nie użyję portala. Nie. (Grym)
Nie no, nie będę marnował waszego czasu i swojego. Może. Teraz, kiedy mamy już trzy amulety bandyckie, pogadamy z Eramirem, który da nam dwa punkciki oraz połączone amulety. Jeśli pomoglibyśmy któremuś z nich, to wtedy on by, jemu musimy wtedy dać dwa amulety jego rywali i on też nam da ten połączony, który będzie potrzebny później. Właśnie, aha, mamy jedną monetkę. A propos, to zademonstruję też, bo mamy tą przepowiednię, o której wspominałem, że na przykład możemy ulepszyć naszą broń jednym whetstone'em. Normalnie byśmy potrzebowali 20, bo jest to rzadka broń żółta i jeden whetstone dałby nam tylko 1% quality, ale dzięki tej przepowiedni, pyk, i mamy 20%. Pięknie. A, no a quality w broniach generalnie zwiększa obrażenia fizyczne o tyle tam procent, czyli no 20%. Bardzo fajnie. Mamy dwa punkciki, więc idziemy dalej tu, do życia. W sumie moglibyśmy iść tędy i trochę szybciej na przykład dojść do tego, gdzie chcemy dojść. Ale na razie, no, jak tam jest nasza szansa na... Mamy szansę na trafienie wciąż jeszcze powyżej 90%, więc to taki benchmark mniej więcej. Chcemy, żeby to było 90% lub więcej. Nikt nie lubi pudłować. No a kiedy weźmiemy już Resolute Technique, to nie będziemy nigdy pudłować, jak tutaj można przeczytać. No ale to jeszcze troszkę do tego. Teraz tak, mamy ten magiczny socket na klejnot, więc jak to wcześniej mówiłem, gdzie są te klejnoty? Tu. Może tak. Bierzemy ten klejnot na mysz, wciskamy P. P to jest pasywne drzewko i możemy ten klejnot tutaj wsadzić. I w tej chwili jego efekty zostają jakby zaaplikowane nam, więc mamy dodatkowo plus 6 resistów, co w sumie możemy, jeżeli klikniemy prawym, to go usuwamy. Te sokety, no, możemy te klejnociki sobie zmieniać jak chcemy w dowolnym czasie. Więc jak widać, resisty się odpowiednio zmieniają i jest pięknie. No nie jest to jakiś super użyteczny klejnot, ale nie mamy innego, a chciałem to pokazać, jak to działa. Rezisty zawsze się przydadzą. Powiem tak. Czyli tak, ta siekierka na razie trafia do lamusa, ale służyła nam ładnie. Teraz, o, ten pierścionek. Tutaj myślę, że pokażę, jak działają te orby alchemy. One upgrade'ują biały, normalny przedmiot do żółtego, czyli rzadkiego. Rzadkie przedmioty mogą mieć do 6 magicznych tam właściwości. Więc trzymamy kciuki, że coś dobrego z tego wyjdzie. Bez szału, ale jak na razie może być. Ma jakieś tam dodatkowe obrażenia. Ma inteligencję, co akurat jest nam potrzebne, więc nie będę płakał. Szkoda, że życia nie ma, albo jeszcze jakichś odporności, ale jest ładnie. Więc myślę, że wymienimy sobie to chyba. Jak tam teraz rezisty? No już tak trochę lepiej. Ogień już ponad 50%. No te pierścionki, te właśnie two stone, one występują w trzech wariantach. Jak widzimy, dają dwa różne rezisty. Ten daje ogień i zimno. Są też tam ogień błyskawice oraz zimno błyskawice. One są super, bo właśnie możemy nimi bardzo ładnie łatać swoje dziury w rezistach. Dobrze, czyli alchemia zademonstrowana, jeszcze sobie weźmiemy jakąś przepowiednię. O, teraz też zręczności nam chyba ten pierścionek dodał, że na tyle, że możemy Blood Rage'a podlevelować. Wcześniej nie mogliśmy, za mało miałem zręczności. Powerful soldiers of a forgotten time, reunite and march once again.
Jakaś taka mało znacząca przepowiednia. Gdzieś tam spotkamy grupę 7 undeadów, którzy pewnie tam jakiś lud będą mieli. Ale... oj, Quicksilver, no tak. Gówniany efekt, więc może go zrerolujemy. O, od... no, co ja chciałem powiedzieć. Zamrożenie usuwa. Więc to jest dosyć fajne. Myślę, że z tego chaosa na razie sobie zdajmy. Nie jest to aż tak niezbędna flaszka. Dobra. Czy to jest coś ciekawego? Wątpię. Resztę posprzedajemy. I tutaj myślę zakończymy, ale to już posprzedaję poza nagraniem, żeby wam tu nie... żeby was nie zanudzać. I w następnym odcinku może już zakończymy drugi akt. A ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.